Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani. Słowo dzisiejsze to chwast. Ten chwast dzisiaj w Ewangelii jest odmieniany w różny sposób, ale dopiero dzisiejsza modlitwa słowem pozwoliła mi zrozumieć, jaka jest tak naprawdę różnica w tych wszystkich biblijnych odniesieniach między chwastem a owocem, czy ziarnem, czy plonem. Otóż zobaczcie, każdy plon, ziarno, owoc, wszystko to jest związane z ciężką, bardzo ciężką pracą i świadomym działaniem. A chwast, nie dość, że się sam rozsiewa, że ciężko nad nim zapanować, że zakłóca dobro i jest bardzo krzykliwy, to tak naprawdę w większości sytuacji nikt nad nim nie panuje. I dlatego nam się czasem wydaje, że zła jest więcej, że zło zalewa świat, że w nas jest więcej chwastu niż ziarna, owoców czy plonów. A to jest nieprawda. To wynika z krzykliwości chwastu. Chwast po prostu nie dość, że agresywnie i sam bez niczyjej pomocy nieraz się rozsiewa, to jest w tym krzykliwy, agresywny, zaborczy. Dlatego tak się nam czasami wydaje, że to zło jest bardziej większe czy bardziej widoczne. Ale jak mówił Jan Paweł II, w pamięć i tożsamość każdemu złu, nawet największemu, została wyznaczona miara. Także temu w nas, które moglibyśmy nazwać chwastem. Dlatego spokojnie czekajmy, aż plony dojrzeją i pozwólmy ruść obydwu. A jak przyjdzie czas żniwa, to po prostu na spokojnie odrzućmy to, co jest chwastem, to, co jest zło, a cieszmy się plonem i owocowaniem. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.